Siema wszystkim, witamy naszych oglądaczy. Razem z Anią. Aniu, przywitaj się. Witam serdecznie. Jesteśmy przy naszym mrowisku tutaj, co kiedyś żeśmy pokazywali. Nie wiem, czy mi się uda pokazać, jak tu mrówki pracują ciężko. Jedna dźwiga. Patrzcie, jak ona tu taszczy. Taki wielki kawał liścia czy czegoś. Walczy strasznie z tym, ale idzie. Szybko idzie. Tu następno z badylem takim, patrzcie, weszła, idzie dalej. Tutaj następno. Podobno mrówki dźwigają ciężar o ileś 10 razy cięższy od ich samej wagi. Także taka ciekawostka tylko. Tu jest jeszcze taka mróweczka, jak z badylem sadzi. No a tutaj jedna, te dwie próbują, to widzisz? No tu gdzie te skrzyżowane patyki. I ona tam próbuje to wyciągnąć i to zostawiła chyba. A tamta sadzi dali z tym patykiem. Dzielna mrówka. Niesamowite, nie? Niesamowite, tamte mrowisko powiększą się ten kopczyk. Po mnie zaś chodzą oczywiście. Trzeba tu znaleźć jakoś, co transportuje coś. Ale nie widzę tutaj. Aha. O, tu jedna za suwo. Nie boi niczego. Co szkoda ma. Zostawiła. Ciekawe te mrówki, nie? Tutaj gdzieś. Wiem, już tu chodzą, Boże. No, gdzieś tu uciekaj. Nie. Bo my do domu nie zanieśli. Strasznie mrówi. No, miałam pod kolana. No, chodzą, no. Może no. Chcą cię zanieść do mrowiska, Aniu. Takiego fanta. Ale do smacznego. No. Albo do zjedzenia. Albo do zjedzenia. Cię. Mieliby jedzenia na całe życie. Swoje. Szuką jakiejś mrówki, co coś transportuje, ale nie widzę tutaj. No ale był taki motyw, że niosły takie ciężkie rzeczy. Dobra, to na razie tyle z tego miejsca. My lecimy dzisiaj tamta strona. To na razie tyle. Pozdrowionka dla naszych oglądaczy. Do następnego razu. No, to siema. Trzymajcie się zdrowo.